Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Stare powiedzenie mówi, czym skorupka za młodu nasiąknie, to zacznijmy od studentów. Jak wiele studenckich prac powstaje metodą kopiuj-wklej? No, muszę powiedzieć, że co najmniej 30 do 40%. Aż tyle? Aż tyle. U nas tych dokładnych badań nie było, ale z badań przeprowadzonych na uniwersytetach w Anglii aż 60% studentów przyznało się do stosowania kopiuj i wklej w swoich pracach końcowych, licencjackich czy magisterskich. Czyli nie tylko tych zaliczeniowych najprostszych, ale nawet tych, które dają tytuły naukowe. Tak, nawet te, które dają tytuły naukowe. No po roku 89 liczba studentów gwałtownie w Polsce wzrosła, nauczycieli akademickich nie bardzo i to może tu jest problem, że ten nadzór pedagogiczny jest za słaby. Ja myślę, że nie tylko to, że nadzór pedagogiczny jest dosyć słaby, ale przede wszystkim są słabi studenci. Na studia przyjęto wiele osób, które no, czasami się nie nadają, aby te studia skończyć. Nie ma odsiewu, dlatego że uczelnie są, otrzymują fundusze na głowę każdego studenta. I to działa demoralizująco. I to działa demoralizująco. Każdy musi skończyć. Pojawiły się w ostatnich latach takie komputerowe programy typu plagiat, które potrafią no, znaleźć to podstawowe źródło. Czy one pomogły? Czy one są stosowane przez uczelnie? One są stosowane przez uczelnie, co prawda nie wszystkie, ale myślę w tej chwili około 60% uczelni je stosuje. Programy te polegają na tym, że wychwytują treści opublikowane w internecie i treści, które są już w bazie danych danej spółki plagiat i te prace są porównywane. Problem jest taki, że nie są porównywane całe książki, podręczniki, prace naukowe, które są poza zasięgiem firmy plagiat, bo są chronione prawami autorskimi. Tu wczoraj na konferencji była prezentacja firmy brytyjskiej Turnitin, która z kolei ma dostęp do wszystkich prac internetowych, jak i do prac naukowych. I ta firma wchodzi w tej chwili na rynek polski i myślę, że będzie potężną konkurencją dla firmy plagiat. No tak, bo można sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś, nie wiem, dotrze do pracy magisterskiej sprzed wielu lat na uniwersytecie, nie wiem, we Wrocławiu, wyciągnie pracę i spróbuje ją obronić w oponu. Tak, to w ogóle jest cały proceder tego, że prace obronione na przykład na północy kraju są później kupowane, sprzedawane tutaj i ludzie je później publikują. Także dla mnie ten system plagiat jest o tyle ważny, że pozwala gromadzić wszystkie sprawdzone prace licencjackie czy magisterskie w jednym miejscu i tej pracy drugi raz już nie można sprzedać i kupić. Dekadę temu media w Polsce pisały, że jest pan jedynym człowiekiem, który na poważnie tropi nierzetelnych kolegów, już nie studentów, ale naukowców. To się zmieniło? No rzeczywiście to się nie zmieniło. Ja po 18 latach pracy w Stanach Zjednoczonych, 4 lata temu wróciłem do Polski i zająłem się, bym powiedział, trochę profesjonalnie patologią nauki. Warszawski Uniwersytet Medyczny stworzył jedyne w kraju stanowisko rzecznika rzetelności naukowej. I moją rolą jest prewencja nierzetelnym zachowaniom, nieetycznym zachowaniom wśród nauczycieli akademickich i doktorantów. No wtedy, dekadę temu pisano, że w Polsce no, przepisanie prac naukowca z zagranicy albo pracy własnego studenta nie naraża takiego oszusta z tytułem na żadne poważne konsekwencje. W części jest to do dzisiaj prawdziwe, z tym, że konsekwencje już w tej chwili są, dlatego że nowa ustawa o stopniach naukowych wprowadziła możliwość odbierania stopni naukowych uzyskanych z naruszeniem dobrych praktyk akademickich, czyli fałszerstwo czy plagiat. I takich w tej chwili stopni w ciągu ostatnich lat odebrano około 20. Ostatnia bardzo znana sprawa to proces odbierania nierzetelnej habilitacji byłemu rektorowi Wrocławskiej Akademii Medycznej, profesorowi Ryszardowi Andrzejakowi. Tydzień temu Rada Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego stwierdziła na podstawie 3 recenzji, że praca została uzyskana z naruszeniem dobrych praktyk akademickich, co zaskutkuje
odebraniem mu, unieważnieniem habilitacji przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. A czy tego typu wyrok eliminuje naukowca z życia naukowego, czy nie jest tak, że on trafia na inną uczelnię i dalej robi karierę? No, na pewno jest to bardzo duża plama na nazwisku naukowca. Wielu tych naukowców jest rzeczywiście wyeliminowanych z nauki i odchodzi na emerytury. Natomiast znam kilku, którzy po paru latach, bym powiedział, chowania się u siebie w domu, w tej chwili z powrotem zostało zatrudnionych na mniejszych uczelniach prywatnych, którym po prostu potrzebne są osoby z kwalifikacjami akademickimi. No, mówił pan o unieważnieniu habilitacji, ale to są osoby, które mają często tytuły profesorów uzyskane już później. Zachowują te tytuły? Obecne przepisy są takie, że praktycznie nie można odebrać tytułu profesorskiego. Znany przypadek plagiatów profesora Potępy, filozofa z Uniwersytetu Łódzkiego, któremu Centralna Komisja odebrała tytuł profesorski i wystąpiła z wnioskiem do prezydenta przed 3 laty o wydanie dekretu, że tytuł jest nieważny. No, do dnia dzisiejszego nic nie zrobiono. Prawnicy prezydenta argumentują, że prezydent nie ma podstaw ustawowych, aby wydać jakąkolwiek decyzję o unieważnieniu tytułu. To jest patologiczna sytuacja, ponieważ no, uczelnie potrzebują profesorów po to, by otwierać kolejne kierunki, więc nawet taki no, trefny, mówiąc brzydko, profesor jest dla nich no, dobrym nabytkiem. No to znaczy z tym, że niestety, ale w wielu uczelniach nie patrzy się, kogo się angażuje. Znany przypadek opisany w czerwcu przeze mnie w Polityce profesora Rosenkranza, który okazał się oszustem i który na fałszywych papierach doktora i doktora habilitowanego z Izraela był zatrudniony na pełnym etacie profesora prawa przez 5 warszawskich wyższych uczelni. No to skuteczny oszust wyjątkowo. Skuteczny, tak, skuteczny. Ta osoba w dodatku otrzymała obywatelstwo izraelskie 2 lata temu, zmieniła nazwisko. Poprzednio to był magister prawa z Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach, któremu prezydent Rzeczpospolitej odebrał prawo wykonywania zawodu z powodu oszustw i fałszowania dokumentacji. To jeden z nielicznych sędziów w Polsce, któremu cofnięto nominację sędziowską. No to niesamowita historia. Mówił pan, że przebywał pan kilkanaście lat w Stanach Zjednoczonych. Jak tam wygląda tego typu sytuacja? Czy skuteczniej się ściga oszustów? Kanciarze są w każdym kraju i w każdym społeczeństwie. Rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych do rzetelności naukowej jest wielka na to nacisk położony. I takie osoby, jak się wykryje kant akademicki, to są eliminowane z nauki. W dodatku przez państwo, dlatego że informacja o plagiacie, o oszustwie naukowym jest drukowana w dzienniku urzędowym ministra zdrowia i cała Ameryka o tym wie i następnego dnia prawie we wszystkich gazetach na pierwszych stronach jest informacja plagiator, fałszerz, i tak dalej. I taki naukowiec jest w Ameryce, Kanadzie i w Europie anglosaskiej skończony. Wczoraj miał pan takie wystąpienie na temat koniecznych zmian w przepisach dyscyplinarnych. Co trzeba zmienić, żeby w Polsce było podobnie? No niestety przepisy dyscyplinarne mają wielkie dziury. Przede wszystkim w kolejnych uregulowaniach ustawowych zdjęto nadzór ministra i szkoły są autonomiczne. Rzeczywiście, jak jest wykryty plagiat na uczelni, to w jakimś stopniu to jest cień na prestiżu uczelni i nie wszystkim rektorom zależy na tym, żeby sprawę doprowadzić do końca. I w związku z tym wiele tych spraw jest umarzanych. Całe lokalne środowiska akademickie to widzą. Plagiatorom włos z głowy nie spada i to powoduje straszliwe perturbacje moralne wśród młodych naukowców, wśród studentów, bo wszyscy widzą, co innego się mówi, co innego się robi. I
W związku z tym potrzebne są różnorodne zmiany po to, aby takim praktykom postawić tamę. No tu autonomia uczelni powinna być mniejsza po prostu. Po prostu minister powinien mieć prawo do rewizji nadzwyczajnej w takich przypadkach, kiedy jest naruszenie prawa. Przypominam, że rozmowę w cztery oczy można odsłuchać i obejrzeć na naszej stronie internetowej www.radio.opole.pl. Naszym gościem był dr Marek Wroński. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.